Już od czwartku wprowadzone zostaną wzmocnienia na trasie dojazdu na 22. Międzynarodowe Targi Książki. Wszystkie osoby zmierzające na to wydarzenie mogą dojechać do Centrum Targowego przy ulicy Galicyjskiej autobusami numer 174, 178 i 478. Wszystkie linie będą kursowały co 12 minut i będą obsługiwane taborem o zwiększonej pojemności. A w sobotę i niedzielę na trasie od Krowodżej Górki do przystanku Nowy Bieżanów Park and Ride przez m.in. ulicę Mogilską oraz Aleję Pokoju kursować będzie dodatkowa linia tramwajowa numer 47. To nie koniec wzmocnień komunikacji miejskiej, bo choć do 1 listopada, czyli do Dnia Wszystkich Świętych, zostało jeszcze trochę czasu, to już w weekend wiele osób będzie chciało dojechać samochodem w okolice cmentarzy. A to może okazać się kłopotliwe. Zamiast szukać miejsc do zaparkowania przy nekropoliach, apelujemy o skorzystanie z komunikacji miejskiej. Wzmocnienia zostaną wprowadzone na liniach do cmentarza Rakowickiego. Dwójka będzie kursowała co 10 minut. Za linię numer 5 pojedzie linia 85. Ta i pozostałe linie dodatkowe 83 i 84 będą kursowały co 20 minut. Podobnie 86 kursująca w kierunku Wzgórz Krzesławickich. Częściej pojawią też linie autobusowe do Batowic 105, 405, 128, 142, 193, 184, 484 i 810. Przygotowania do zmian w organizacji ruchu, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa dla kierowców i pasażerów idą pełną parą. Za kilka dni w okolicach cmentarzy pojawią się tymczasowe znaki drogowe oraz taśmy wygradzające. My jeszcze raz zachęcamy mieszkańców Krakowa i wszystkie osoby przyjezdne do skorzystania z komunikacji miejskiej.